serdecznie. Dalej jesteśmy w Sosnowcu, dalej rozmawiamy z Łukaszem Hendertą. Tym razem w kontekście zdrowia i zdrowych ruchów społecznych. I tu chciałam zapytać tak. Mówi się, że działaczem społecznym trzeba się urodzić, że tego się nie da wyuczyć. Jak to stwierdzenie tyczy się Twojej osoby? Czy działaczem społecznym trzeba się urodzić, a da się wyuczyć? No ja akurat się tego nie uczyłem. Nie tak naprawdę, gdzie mogłoby się tego nauczyć. Ja myślę, że to przychodzi z czasem. Jeśli chcesz to robić, przebywasz wśród ludzi, którzy mają podobne podejście i po prostu czujesz to. Czujesz, że ja nie spodziewałem się tak naprawdę, że kilka lat temu, gdy zaczynałem, że pomaganie rozprawia taką radość. Naprawdę. To jest dla mnie coś niezwykłego, że dzisiaj, kiedy faktycznie tej pomocy jest sporo, no bo tutaj nie ma co ukrywać, że dzisiaj mi nakręcają takie rzeczy, kiedy nie wiem, nagle pomagamy jakiejś starszej pani, która nigdy tej pomocy by się nie spodziewała. Już pomijamy jej łzy, pomijamy jej radość ogólnie i tak dalej. A to jest bardzo miłe, później wracasz do domu, siedzisz sobie na kanapie, oglądasz film i myślisz sobie, kurde, zrobiłem coś dobrego, ten dzień nie poszedł na marne. Czyli to są takie, jakbym powiedziała, że jednak się z tym urodziłeś, po prostu. Trudno mi to stwierdzić. Bo miałeś z tym już też wcześniej, tak? Zanim przybyłeś w ogóle. Nie, nie. Nie organizowałeś się zanim rzeczy? Nie, nigdy. Moje życie to była, powiedzmy, nauka, studia, gra w piłkę, koledzy, jakieś tam imprezy. I to się wydarzyło w ciągu 2 miesięcy nagle. Przypadku, to były najkrótsze wybory w ogóle. Zostałem zapisany jako ostatni kandydat na listę. Ja miałem być tylko i wyłącznie zapchać dziurą, a okazało się, że jestem radny. Okej. No to jednak się udało. Tak. Wtedy się ich wyrobić tak, żeby... Wtedy się to udało i wtedy... Ja wierzę, że zawsze jak rozmawiam z ludźmi o tej sytuacji, kiedy zostałem pierwszy raz radny, zrozumiałem wtedy, że faktycznie jest coś takiego, że każdy z nas musi znaleźć odpowiednie miejsce w odpowiednim czasie. I uważam, że wtedy to było to odpowiednie miejsce dla mnie, ten odpowiedni czas, który na kim koło mnie na dalszym przyszłym życiu. Myślę, że gdyby nie to, to dzisiaj byłbym zupełnie kimś innym. Nawet nie wiedziałbym o tym, że pomoc może sprawiać taką przyjemność. A może bym gdzieś zupełnie w innym miejscu na świecie. A może bym w ogóle nie było. Tego nie wiem. Wszystko jest możliwe, ale już wiemy, że teraz jesteśmy tutaj. Tak, już jesteśmy dalej w Sosnowcu. Tak, więc przechodzimy do dwójki. Jesteś świadomy swoich możliwości edukowania w zakresie zdrowych odruchów społecznych. Jak jeszcze myślisz wykorzystać taką siłę przybicia? To jest bardzo miłe ogólnie, gdy ktoś powiela Twoje zachowania, gdy na przykład chcesz sprzątać w dzień ziemi, a nagle okazuje się, że wrzucasz post na Facebooka i nagle 20-30 osób chce sprzątać z Tobą ten dzień, to miejsce. Także jest to bardzo miłe i tak jak mówiłem wcześniej, ja wierzę po prostu w to, że czasami trzeba dać tylko ludziom taką iskierkę, żeby to wszystko zapłynęło. Czasami trzeba być bodźcem, czasami trzeba być inicjatorem jakiejś akcji. Klienem? Uniwersytetem? Aż tak bym tego nie nazwał, ale po prostu trzeba zachęcić tych ludzi. Oni, ja wierzę w to, że ludzie są dobrzy. No są. Wystarczy, tak, tak. Wystarczy po prostu im o tym przypomnieć. No właśnie, dosłownie. Więc to się samo kręci już później. Tak samo te sytuacje, przecież praktycznie każda inicjatywa, która się dzieje w moim życiu czy na tym profilu społecznościowym, polega na tym, że spotykam coś w życiu, czyli na przykład, nie wiem, wiadomość kobiety, która chce mi dać wózek dziecięcy. No, każdy normalny człowiek ten wózek by przyjął, ale przyjmując ten wózek i chcąc go oddać dalej później do potrzebującej rodziny, nawet przez sekundę nie pomyślałbym, że 3 dni później pod moim domem będzie 30 wózków. Nawet przez sekundę nie pomyślał. A wrzucając w ten wózek i szukając tej rodziny, tej potrzebującej osoby do tego wózka, nagle okazuje się, że pojawiają się te wiadomości, te komentarze, że proszę pana, ja też mam wizytę dla pana i dla kolejnej rodziny. No czemu od razu tego nie nakręcić? To jest dokładnie przykład tego, że wystarczy iskra, żeby inni ruszyli. Kuchnia, tak? Kuchnia, ziemniaki. Rekordowa kuchnia. 8 milionów ludzi w Polsce ją widziało. Czasami do dzisiaj patrzą na tą kuchnię, na to zdjęcie oczywiście już. I się zastanawiam, czy to może był jakiś antyk, bo nigdy nie widziałem takiej wojny o jedną kuchnię. No ale to też jest miłe.
że ta kuchnia naprawdę, obejrzała chyba cała Polska, do dzisiaj nie jestem w stanie odtworzyć swojej skrzynki odbiorczej. Nawet do dzisiaj ludzie opiszą tutaj tej kuchni, mimo że już ma swoje drugie życie, jest szczęśliwa, podejrzewam, nowej rodziny. Ale faktycznie kuchnia była rekordem. Gratuluję. I przechodzimy do trzeciego. Gratulacje dla kuchni. Też tak. Dla takiej siły przebicia przede wszystkim, tak? Dla takiej oglądalności. Trzecie, to rodzaj niezwykłej służby wobec społeczeństwa. Mnóstwo emocji, empatii. Czy któraś historia szczególnie zapadła Ci w pamięć? No, tych historii, faktycznie, czasami przyznaję się, że wieczorem, najczęściej w niedzielę, gdy mam chwilę dla siebie przed snem, sam przeglądam tego Facebooka, czytam te komentarze, bo na co dzień nawet nie jestem w stanie tego do końca robić, ponieważ te komentarze czasami tak często się pojawiają, że gdybym tylko je odczytał, bym się na nie odpisywał, no to zajęłoby mi to całe dnie. Musiałbym przecież tylko myśleć na Facebooku. Ale faktycznie są takie momenty, kiedy odpalam tego Facebooka i przeglądam te posty i komentarze i faktycznie jest taka jedna historia, która bardzo zapadła mi tutaj w pamięć i była taka lokalna sytuacja. Chodzi o chłopczyka Kubę, który walczył z nowotworem. Ja wtedy się zbiegł w tym czasie, kiedy ja miałem kampanię na posła. Co z tego, że nie było mnie wtedy stać na billboardy, plakaty, ogromne kampanie, które robiła konkurencja. Ja tak naprawdę miałem zarezerwowany tylko jeden billboard w ścisłym centrum Sosnowca, na który miała wisić mój wizerunek, tam hasło wyborcze. Ale widząc tę tragedię i zbiórkę Kuby, w sensie mamy Kuby na chłopczyka ogromnej kwoty, bardzo postanowiliśmy tutaj z całą ekipą, która robiła kampanię, że ten 1000 zł, który miał zostać przeznaczony na ten billboard, przeznaczamy na Kubę, że mi ten billboard tak się niczego nie przyda, a chyba on walczy coś więcej niż tak naprawdę ja. Ja posłem i zespołem. Na Kubę nazbieraliśmy te kilka milionów i udało się, żeby on walczył z nowotworem. Niestety zmarł po jakimś czasie. Ale to był taki moment, kiedy naprawdę zrobiliśmy to z czystego przekonania i bolało nas serce i wtedy naprawdę był taki smutny dzień dla nas. No ale oczywiście w sprawie. Tak. No to no są wszyscy, to też było miłe, że wszyscy mieszkańcy są naprawdę zjednoczyli się i walczyli o Kubę. No na pewno, taka historia mogła zostać na dłużej. Przy czwartym pytaniu, czy jest ktoś, kto Cię inspiruje do podejmowania takich działań? Autorytet? Nie mam. Osobiście nie mam jakiegoś takiego wzorca, takiego osoby, że mi się tylko będzie zmieniać nazwiska. Staram się w ogóle nie patrzeć na innych polityków. Staram się nie patrzeć? Nie patrzeć, tak. Jakieś tam osoby z telewizji, typu, że nie chcę mieć zmiany, wszyscy ich znamy, ale staram się nie podglądać ich. Nawet jeśli czasem powie się coś fajnego, to jednak wolę robić coś innego, bo dla mnie ta polityka krajowa jest... ci ludzie po prostu są już bardzo skażeni. Naprawdę. I oni w tym wszystkim już nie widzą tak naprawdę ludzi. Oni nie widzą pomocy. Nawet nie chodzi o to, że chcą pieniądze, więc tylko obrazić i o coś posądzić. Oni po prostu są już tak zakorzenieni w tej polityce, że chcą tylko i wyłącznie politykę. Więc raczej nie mam takiego autorytetu. Na pewno nie w polityce. Polityka to są ludzie, tak powinno być przyjmowane. Tak. Bardziej. Jest biznes. Bardziej cenię sobie sportowców. Ludzi, którzy ciężką pracą osiągnęli ogromny sukces, mnóstwo wyrzeczeń, takie rzeczy, ale też nie chcę przyznać nazwiskami, bo później ktoś mi powie, że wzoruje się na sportowcach, a sportowcy nie. I RODO, tak. No i ostatnie, takie dość aktualne, ważne pytanie. Pozwoliłeś się poznać jako człowiek czynu, jako ten, który zawsze pomaga innym. A czy ty pamiętasz o tym, żeby pomagać samemu sobie? Odpocząć, znaleźć czas na chwilę wytchnienia, żeby po prostu wyluzować, tak? Zbierasz energię po to, żeby później innym pomagać, dłużej. Mam z tym czasami problem. Nawet nie z tym, że nie chcę, bo ja oczywiście chciałbym, ale faktycznie często jest tak, choćby ostatnia sytuacja, kiedy spotkaliśmy się u znajomych na grillu i no nie dało się ze mną wysiedzieć, nie dało się ze mną porozmawiać, nawet z nami zwracali mi uwagę, bo
los chciał, że mieliśmy dosyć poważną sytuację, oczywiście przykrą, związaną z przejechaniem psa, który też walczył życie. I mieszkańcy, ja w ogóle nie mam pretensji, żeby była jasność, ale zresztą tego, że była na 23 sobota, nie wiedzieli do kogo się zgłosić, do kogo to przekierować, zadzwonili do mnie. Ja już się naturalnie dowiedziałem na telefon, ale już nie chodzi o to, bo to było 15 minut, żeby załatwić weterynarza, załatwić transport, pomoc i tak dalej. Ale samo to, że jednak siedzisz z tymi znajomymi przy piwie, przy tym, nie wiem, karczku na tym grillu, ale mimo wszystko masz z tyłu głowy, że 5 km dalej jakaś dwójka młodych ludzi owija kocem psa, walczy o jego życie i tak dalej, no nie da się tak łatwo funkcjonować. Ale mimo wszystko staram się znaleźć ten złoty środek i jakoś tak wypoczywać. Co byś powiedział na to, jeżeli ludzie do ciebie by się zaczęli zgłaszać z tym, jak już zrobili jakąś inicjatywę? Że dokonali czegoś, wzorując się na tobie. Nie byłoby trochę lżej? Nawet nie wzorując się na mnie, ale ja jestem... Z miłą chęcią promuję młode osoby, które robią fajne rzeczy. I też często czytam na swoim profilu. Przykładem jest chłopak, chyba... Tu na myśli, zanim zaczął się do ciebie odzywać o pomoc, że już to zrobili. I żebyś po prostu miał wzgląd na to, co oni już dokonali, żeby tobie nie zalecać na przykład. Jestem jak najbardziej otwarty na tak. Liczę, że będzie dobrze mi to podłapie. No i tym akcentem też będziemy tutaj kończyć, ale mam nadzieję, że to trafi też do innych osób, które będą chciały właśnie naśladować te właściwe wzorce społeczne, tak żeby było coraz lepiej po prostu. Dziękuję. Więcej takich osób. Dziękuję. Dziękuję.